Witam wszystkich serdecznie. Jest dzień 21 listopada. Znajdujemy się w pubie irlandzkim The Dubliner, gdzie za chwilę swój występ pokaże nam zespół Ciabatta. Wszystkich serdecznie na niego zapraszam i tak samo na wywiad. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Chodźcie. Dzisiaj koncert. Może pierwsze pytanie takie, jak w ogóle powstał zespół Ciabatta? Zespół Ciabatta w swojej pierwotnej formie powstał w 2005 roku i wtedy składał się tylko z dwóch gitarzystów i basisty. No chłopcy wtedy nie umieli jeszcze grać w ogóle, nawet nie wiedzieli to, co są chwyty barowe. No i biegali właściwie po lesie z gitarami i trochę się tym bawili. No i później była jeszcze perkusistka i inny wokalista, ale w 2008 roku nastąpiły pewnego rodzaju przetasowania w składzie zespołu. No i doszłam ja, doszedł nasz perkusista i wtedy właściwie skład zespołu ustabilizował się, no i od tego czasu gramy ze sobą. Kto u was jest w ogóle kręgosłupem zespołu? Czy każdy z was jakoś jest tym kręgosłupem na swój sposób? Czy macie jedną osobę, która rozśmiesza was na wszystkich próbach, kiedy robi się nerwowo przed występem? Czy jak to wygląda? Ja bym powiedział, że jesteśmy mutantem i mamy 5 kręgosłupów. Tak bym to raczej określił. Czyli taki obcy, co? No troszkę tak, zdecydowanie. Bardzo groźny, bardzo szybki i bardzo rockowy. Jakbyście mieli siebie zdefiniować, kim tak naprawdę jesteście, jakim zespołem? Czy to wielobarwność w waszym zespole istnieje, czy dana muzyka, dany jeden taki przebój? Jak to wygląda? Nie mamy generalnie żadnego kierunku, czy nurtu, czy stylu, w którym powiedzmy się realizujemy, tylko po prostu to, co przyjdzie nam do głowy, to realizujemy. Ogranicza nas w zasadzie tylko nasza wyobraźnia i dlatego mamy w piosenkach elementy bluesa, techno, rocka, punk, jest reggae. Teraz tworzycie jakąś nową muzykę? Stworzyliście jakieś nowe piosenki? No, dzisiaj mamy do zaprezentowania dwie nowe piosenki Ciabatty. No, będzie to, wydaje nam się, niemałe zaskoczenie, bo troszeczkę znowu zmieniamy styl, troszeczkę znowu zmieniamy brzmienie i wydaje nam się, że będzie to raczej pozytywne zaskoczenie. Miejmy taką nadzieję, też jestem za tym. Teraz takie pytanie o przyszłość. Jak wy siebie widzicie na przykład za 5 lat? Czy widzicie siebie, że macie jakąś karierę tutaj, że jesteście idolem dla nastolatek? Znaczy może nastolatek nie, bo to się jakoś tak kojarzy. Chłopców? Chodzi o grupę, tak? Wiekową, bo to się może kojarzy trochę może banalnie. No ale no myślimy, że no mamy no różne gusta, no jesteśmy takim zlepkiem właśnie różnych osobowości, bo każdy z nas słucha czegoś innego i podobają nam się różne rzeczy, dlatego praktycznie każdy odbiorca znajdzie w nas coś, co będzie lubił, jakiś kawałek swojego stylu. Powiedzcie mi, czy spodziewaliście się takiego po prostu jakby wzrostu popularności waszego zespołu?
Jeżeli chodzi o sens rozpopularności, czy tak było? Nie do końca. Tak naprawdę graliśmy już wcześniej. Jeżeli chodzi o samo granie, od momentu, gdy już zostaliśmy w tym składzie, zaczęliśmy w tym składzie grać, mieliśmy takie postanowienie, że nie wyjdziemy z byle czym, tylko jednak postaramy się zrobić nasze piosenki, które pomogą nam gdzieś się wypromować w pubie. Naszym celem było nagranie dema. Z tym demem udaliśmy się do kilku pubów, a że w Poznaniu niewiele tych pubów jest, no to po prostu po tych pubach gramy, co do samego grania. Co do wzrostu popularności, nie. To jest nasze założenie, to jest nasze staranie, żeby grać bardzo często. Także trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby cokolwiek zrobić. Jest taki wasz przebój, hej dziewczyno, jesteś Imo, i mam takie pytanie, jak powstała ta piosenka, bo jednak dużo moich znajomych, który słucha was jako zespołu, cały czas przypomina mi tylko o tej piosence, że to jest ta piosenka, która kojarzy się z wami tak naprawdę. No, jest to dla nas trochę dziwne właściwie, bo jest to piosenka zupełnie inna niż reszta naszego materiału. No ale jak najbardziej jesteśmy z tego też zadowoleni, bo jest to naprawdę szlagier, no nie ukrywajmy, szlagier Ciabaty. No piosenka nie powstała chyba w żadnych jakichś szczególnych okolicznościach, oprócz tego, że Mateusz pierwszy raz spóźnił się na próbę. A próby odbywają się u mnie w domu, więc... Czego wam życzyć na przyszłość tak naprawdę? Pieniędzy. Sławy. Żebyśmy dożyli przyszłości. Laserów. I nieograniczonej ilości takich małych czekoladek, takich. Dobrze, tego wam będę życzył i mam nadzieję, że wasza kariera potoczy się jednak tak, że za parę lat będziemy mogli was usłyszeć na przykład u Kuby Wojewódzkiego albo w SC Rock. Dziękuję wam serdecznie za to, że zgodziliście się na mały występ przed kamerą i powodzenia na dzisiejszym wywiadzie, na dzisiejszym koncercie. Ale wywiadzie. Właśnie skończyliśmy koncert Ciabaty. Był on bardzo fajny. Zresztą bardzo polecam miejsce The Dubliner, jeśli ktoś by chciał przyjść. Jest tutaj dużo imprez okazjonalnych i przy okazji piwo za 4,50. Więc dla wszystkich studentów będzie tutaj miło i fajnie. Zapraszam w poniedziałki.